Cześć! Z tej strony Kamil, wtorek, 18, kolejna kryptowiedza przed nami. Zaczynamy! Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać krótko o temacie, który chciałbym, żeby ktoś mi przedstawił na samym początku gdzieś na tym rynku kryptowalut. To jest rzecz, to jest sprawa, to jest jakby temat, z którym bardzo długo, może nie, że nie mogłem sobie poradzić, ale bardzo długo szukałem wytłumaczenia, dlaczego jest tak, jak jest, a nie tak, jak ja myślałem, że powinno być. I o co chodzi? Chodzi o to, że nie zawsze to, co jest dobre fundamentalnie, co przynosi odpowiednią wartość na rynek, przynosi zyski, największe zyski. I to jest temat niezwykle, niezwykle ważny. To jest temat, o którym właśnie dzisiaj chciałbym porozmawiać, więc nie przedłużając, przechodzimy do konkretów teraz. Gdy zaczynałem gdzieś tą przygodę na rynku kryptowalut, gdy zaczynałem mocno wchodzić w szczegóły w różnych projektów, gdy zaczynałem szukać informacji fundamentalnych, to bardzo często dochodziło do sytuacji, w których znajdowałem coś naprawdę wartościowego, za którym mi stały odpowiednie firmy, odpowiednie autorytety, adwajzorzy i tak dalej, ale koniec końców nie dawało to wszystko zarobić pomimo dostarczenia realnej wartości na rynek. I o tym dzisiaj właśnie chciałbym porozmawiać. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? Na tym rynku kryptowalut według mnie trzeba zrobić taką ogromną jedną kreskę i zrobić podział na dwa. Z mojej lewej strony, z waszej prawej, jak to oglądacie, to jest zbiór, to jest gdzieś tutaj miejsce na projekty dobre fundamentalnie, bardzo dobre fundamentalnie, przynoszące realną wartość. Z drugiej strony to są projekty, które może mają mało wspólnego z prawdziwą wartością, może dużo tam jest kłamstwa, dużo marketingu, ale i tak dają ogromne zwroty. Jeżeli w tym momencie jesteś osobą, która szuka tutaj zysku, to ten podział jest niezwykle ważny. O co chodzi? Chodzi o to, że w tych dwóch zbiorach, jeżeli równanie ma wyjść w bardzo duży zysk, największy zysk, to często zdarza się tak, że w tym zbiorze, w którym jest kłamstwo, które jest pompiarstwo, które nie ma prawdziwej wartości, to ten zbiór i tak wygrywa na końcu, jeżeli chodzi o zwrot z inwestycji największy. I przerabiałem to mnóstwo razy. Przerabiałem to po prostu na własnym przykładzie, na przykładzie innych i tak dalej. I zawsze tak jest na rynku. Tylko nieliczne projekty z tego zbioru prawdziwej wartości koniec końców dostarczają też ogromne zwroty. Polecimy przykładami. Ethereum. Ogromna wartość, ogromny wzrost. Tron. Według mnie sporo kopiowania, sporo marketingu, sporo kłamstwa. Przeogromny wzrost. Kolejna rzecz. Verge, który według mnie jest wydmuszką. Z 2 satoshi do 2000 satoshi. Dużo marketingu, dużo kłamstwa, dużo McAfee'ego i tak dalej. Przynoszą na samym końcu prawdziwe, jakby ogromne, niesamowite zwroty. Według mnie tak samo Ryblock, Nano. Dużo, okej, jest szybkie i tak dalej, ale tak naprawdę mało jest w tym wszystkim adopcji, mało jest wdrożeń, a koniec końców i tak doprowadziło do ogromnych, ogromnych zwrotów. Bitcoin, prawdziwa wartość, konkretne wdrożenia, był pierwszy, ogromne, niesamowite zwroty. Ripple też można powiedzieć, że dostarczają tą wartość dla banków i tak dalej, więc to wszystko jest skupione. Chciałbym Wam zwrócić uwagę na najważniejszy czynnik, motywacja do tego, żeby dany coin wzrósł, motywacja osób, które za tym stoją, motywacja funduszy, motywacja dużego kapitału. Ten rynek nie jest czarno-biały i tak dalej, tu wszystko, każdy z przypadków trzeba analizować osobiście, ale przyglądając się historii Binance, przyglądając się historii Trona, który z Binance'em jest bardzo blisko powiązany, przyglądając się historii tego, że najwięcej Tetherów jest na Binance, przyglądając się historii temu, że w Tetherze są prane ogromne pieniądze, to nie chcę tutaj mówić konkretnych oszczerstw i tak dalej, ale widać tutaj ogromny kapitał, niekoniecznie jest to kapitał
nie chcę mówić legalne, ale niekoniecznie jest to kapitał taki, można powiedzieć, jasny. Nie do końca niektóre rzeczy są wyjaśnione, nie do końca powiązania z Bitfinex są powiązane, wyjaśnione, ale koniec końców i Tron, i BitTorrent, może BitTorrent jeszcze nie tak dużo, ale to wszystko miało swój czas. Wszystko ma miało swój czas i ja chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, że warto też się przyglądać, jeżeli jesteście tutaj na rynku dla zysku i tak dalej, to warto rzucić ten filtr i zobaczyć, że w niektórych projektach tak naprawdę chodzi tylko o marketing, chodzi o pompę i motywację do tego, żeby coś wypompować do góry. I czasami jest tak, że można powiedzieć, że jakby to też widać na przykładzie właśnie Binance Trona. Panowie się lubią, panowie mają pewnie wspólne grupy osób, które mają ogromny kapitał, które z nimi zarobiły. Panowie są w stanie dogadać się, co jest następnym coinem do pompowania i może to mieć mało wspólnego, nic wspólnego z tym, czy to jest wartościowe, czy nie. To jest po prostu motywacja do tego, żeby osoby z ogromnym kapitałem za coś się chwyciły, coś wypompowały. Więc chciałem Wam to dzisiaj powiedzieć, chciałem Wam to przedstawić, że to nie jest wszystko właśnie takie czarne-białe. Tutaj trzeba do tego podchodzić, bo nie zawsze ogromna wartość dostarczana na rynek równa się duże wzrosty. Szukajcie zawsze motywacji do tego, dlaczego to coś miałoby wzrosnąć. Czy komuś może bardzo zależeć na tym, żeby dany coin wzrósł? To jest niezwykle, niezwykle ważne. Takie pytania i odpowiedzi na nie zmieniają wszystko. Chciałbym też jeszcze dodać tutaj jeden aspekt, który w pewnym sensie jest spójny z tym, o czym mówię. Zauważcie, że bardzo często dzieje się tak, że w momencie, w którym jest projekt, jest firma i wypuści już realny produkt na rynek, to nagle kończy się cała spekulacja i ten token spada. Dlaczego tak jest? Sporo osób nie potrafi sobie wytłumaczyć. Dlatego, że do momentu, aż nie ma czynnika, którym możemy zweryfikować, czy coś faktycznie jest używane, czy coś ma klientów, czy coś jest ściągane na App Store, możemy robić wszystko. Możemy opowiadać, możemy marketingowo opowiadać o wszystkim, możemy pompować, a koniec końców tak naprawdę dochodzi do tak zwanej sytuacji sprawdzam. Moment, w którym dana firma wypuści aplikację na rynek, to jest moment weryfikacji, szybkiej weryfikacji. Tam są dane, tam widzimy, ile ludzi to ściągnęło, ile ludzi to używa, czy aplikacja jest, czy ludzie z niej korzystają, czy ludzie o niej mówią i nagle kończy się całkowicie spekulacja. Są tylko twarde dane odnośnie tego, czy coś działa, czy nie. Bo jeżeli działa, to coin, to token będzie różna wartości, a jeżeli nie działa, to nie wstanie, bo w momencie, w którym jest produkt, na który klienci, na który ludzie, inwestorzy mogą patrzeć, czy on przynosi wartość, to jest zero-jedynkowo. Jeżeli tak, to jest szansa na wartość tokena, jeżeli nie, koniec. I w taki sposób to działa. Dopóki nie ma tego twardego produktu, można mówić wszystko, można obiecywać wszystko, więc to jest ten rynek, to jest ten brutalny rynek kryptowalut i o tym Wam dzisiaj chciałem opowiedzieć. Przechodzimy do zakończenia. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek jest dla Was wartościowy. Mam nadzieję, że powiedziałem coś, wrzuciłem jakąś myśl, o której do tej pory nie myśleliście. Myśl, o której nie myśleliście? Coś, o czym nie myśleliście do tej pory. Dajcie znać w komentarzach, czy zauważyliście to samo. Czy też uważacie, że przenoszenie tej prawdziwej wartości nie zawsze jest równoznaczne z zyskiem. W tym momencie kończymy. Pamiętajcie o grupach, które są w opisie. Dołączajcie, porozmawiajmy wspólnie, tam wrzucamy ciekawe też informacje, które nie lądują tutaj na kanale, więc zapraszam Was wszystkich serdecznie. No i co? W tym momencie kończymy. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!